To jest lotnisko. Do widzenia! Udanych wakacji! Poproszę bilety. Proszę. Bagaż? Jest, ale chyba trochę za ciężki. Nie szkodzi. Postaw na wagę. Było tam coś cennego? Nie. Coś jeszcze? Tak. Te małe walizki możecie zabrać na pokład. Przejdźcie teraz do kontroli. To urządzenie do prześwietlania bagaży. Tatusiu, co to jest? To maszyna, która widzi, co jest w środku. O! Proszę tutaj położyć bagaż. Zobacz, to mój bagaż, a w środku miś. Dinozaur. To jakaś magia. To samolot, który zabierze Pepę i jej rodzinę na wakacje. Samolot! George'owi podobają się samoloty. Witamy na pokładzie. Życzymy udanego lotu naszym samolotem. Czy mogę usiąść przy oknie? Oczywiście, Pepo. Tak, synku, ty też możesz usiąść przy oknie. Mówi do państwa drugi pilot. Czy wszyscy gotowi do lotu? Tak jest, kapitanie! To startujemy! Popatrz, misiu, lecimy! Powiedz mi, co widzisz za oknem? Tylko ciemne chmury i deszcz. O, teraz świeci słońce. Malinowo, jagodowo, jeżynowo, agrestowy koktajl dla wszystkich. Wspaniałe! A ty, George, jaki chcesz wypić koktajl? Truskawki! George, koktajl owocowy robi się z różnych owoców. A co powiesz na koktajl truskawkowo-ananasowy? Nie! A może George napiłby się dinozaurowego soku? Dinozaurowego soku? O tak! Dinozaury lubią sok dinozaurowy. Dinozaur! Spójrz, trochę tego... Jedno z tych, kilka tych i tego. Jeden dinozaurowy sok, tylko dla dinozaurów. I ich małych przyjaciół. Dinozaur! Czy ja też mogłabym poprosić trochę dinozaurowego soku? Ja też! I ja! Dobrze, dinozaurowy sok dla wszystkich. Ojej! Co się stało, pani królik? Zapomniałam, co dawałam do dinozaurowego soku. O! Ja odgadnę, co tam było. Naprawdę? Jak? Poznam po zapachu. Freddy Lis ma bardzo dobry węch. Jeden banan. Jeden banan? Trzy, nie, cztery truskawki, pięć wiśni. Truskawki? Wiśnie? Jedna brzoskwinia, połowa ananasa, plaster melona. I coś jeszcze. Co to może być? Marchewka? Tak, marchewka! Hurra! Sok dinozaurowy dla wszystkich! Podoba wam się nasz wielki dzień owoców? Tak, lubimy owoce. I marchewkę. Nadszedł dzień festynu. Przyszli rodzice dzieci. Witam wszystkich dorosłych. Dany pies jest konferansjerem. Nie żałujcie pieniędzy, zbieramy na nowy dach. Emily Słoń ma stoisko z bibelotami. Tylko u mnie, tylko u mnie, gustowne i niedrogie drobiazgi. Masz bardzo dużo bibelotów. Będziesz je sprzedawać przez cały dzień. A to jest pan Lis. Wyglądają bardzo interesująco. Balony, kolorowe balony. Czy życzy sobie pani jakiś balon? Podoba mi się ten czerwony. Ile kosztuje? Tyle, ile pani da. O, o czym?
Oczywiście, przecież zbieramy pieniądze na nowy dach. Proszę spojrzeć, pozbyłam się już wszystkiego. Cudownie, Emily. Ile dostałaś za to pieniędzy? Pieniędzy? Chcesz powiedzieć, że oddałaś bibeloty za darmo? Nie były mi już potrzebne. Pan Lis zabrał je i nic mi nie dał. Tutaj możesz pomalować twarz. Suzy Owca proponowała oryginalne makijaże. Witaj, Suzy. Mogłabym wyglądać jak Lampard? Nie, maluję tylko owoce. Dobrze, mogłabym być... śliwką? Proszę. Peppa obsługuje automat z zabawkami. Tylko tutaj, tylko tutaj. Czeka na ciebie wygrana. Witaj, Peppo. Dzień dobry, panie byku. Jest pan jakby trochę zielony. Jestem jabłkiem. Aha, może spróbuje pan coś wyłowić? Dobrze. Co mam zrobić? Wyciągnąć nagrodę z tego pojemnika. Każdy coś wygrywa. Pan byk wyciągnął lalkę. Miau. Czy ja też mogę? Pani kot wygrała koparkę. O! Weźmiemy moją łódź. Czy twoja łódź jest bezpieczna, dziadku króliku? Oczywiście, że jest. Sam ją zrobiłem. Nie potrzebujemy lepszej. Możemy ruszać. Uwielbiam wędkowanie. Ja też. A co jest niezbędne do wędkowania? Wędki? Nie! Koszyk z jedzeniem! Dobrze, że umiesz sterować łodzią, dziadku króliku. Właściwie nie umiem. Myślałem, że któryś z was to potrafi. Ojej, nikt nie umiał sterować łodzią. Zgubiliśmy się. I popatrzcie, łódź dziadka królika tonie. Tylko spokojnie. Byłem już w gorszej sytuacji niż ta. Naprawdę? Nie, ta jest najgorsza. Udało się! Ale to mała, bezludna wysepka. A wokół tylko bezmiar wód i bezkresne niebo. I nie mamy nic do jedzenia. O, mamy kawałek czekolady. Dobrze, musimy zachować go do czasu, aż będziemy naprawdę głodni. No proszę. Dziadek królik zjadł całą czekoladę. Co to za okropne miejsce? Może ma ktoś kawałek sera? Miałem 5 minut temu, dziadku króliku. Widziałem na piasku ślad po serze. Myślałem, że ktoś go znalazł. Musimy wezwać pomoc. Wezwać pomoc? To doskonały pomysł. Na pomoc! Dziadek królik miał bardzo donośny głos. Na pomoc! Co to było? To wołanie o pomoc. To tylko ciastka. To jest nasz skarb. Mówię ci, że to tylko ciastka. Kto chce ciasteczko? Ja! Teraz to skrzynia na skarby. Musimy poszukać skarbów, które można do niej schować. Hurra! Ktoś musi tutaj zostać, żeby pilnować naszego statku. Ja będę strażnikiem. Jeśli ktoś będzie szedł, krzyknij. Stój, kto idzie? Stój! Kto idzie? W porządku. Idziemy szukać skarbów. Hurra! Dany pies lubi bawić się w piratów. Hurra! Wszyscy lubią bawić się w piratów. Hurra! Czy w słońcu, czy we mgle, piracki statek mnie, znajdziemy mnóstwo skarbów i zachowiemy je. Dany znalazł szyszkę. Skarb! Peppa znalazła muszelkę. Skarb! Suzy znalazła kawałek starego sznura. Skarb! Freddy znalazł kamień. Skarb! Nadeszła pora na małą drzemkę. Pedro zawsze przed snem zdejmował okulary.
nie obudźmy Pedra. Tak. Dany, Suzy i Freddy cichutko zbliżali się do Pedra. Ty zasnąłeś. Tak, przepraszam. Dobrze, że to my, a nie inni piraci. Znaleźliśmy skarby. Cenne skarby. Schowajmy je do naszej skrzyni. To może żaglówki? Trzeba być sternikiem, żeby pływać żaglówką. Mam też rowery wodne. Możemy go wypożyczyć. Tak, ma wielką śrubę i na pewno szybko pływa. Bierzemy rower wodny. Gdy usłyszycie dzwonek, musicie oddać rower. Miłej wycieczki! Możemy już płynąć? Nie, jak uruchomić silnik? Ty jesteś silnikiem, tato świnko. Musisz pedałować. Ach, rozumiem. Cała naprzód. To dlatego nazywa się rowerem wodnym. Już łopaty, śruby, toń jeziora tną. Tatuś jest silnikiem i napędza ją. Jest też Emily Słoń i jej rodzina. Dzień dobry, pani Królik. Moglibyśmy wypożyczyć kajak? Oczywiście. Słonie lubią pływać kajakiem. Macie wiosła? Tak, tato słoniu. To ruszamy. Ahoj, pani Królik. To dany pies i jego tata, kapitan pies. Chcielibyśmy na czymś popływać. Oczywiście. Mam kajaki, żaglówki i rowery wodne. Nie ruszyłem w podróż dookoła świata rowerem wodnym i nie dorobiłem się na nim majątku. Dlatego weźmiemy żaglówkę. Umie pan żeglować? Czy ja umiem żeglować? Jestem kapitan pies. Ruff. Chodź, Dany, wszyscy na pokład. Żagle staw. Tak jest, kapitanie. Cześć, my żeglujemy. My wiosłujemy. My pedałujemy. Patrzcie, wyspa. Urządzimy na niej piknik. Hurra! To był długi dzień. Niespodzianka! O, a co wy tutaj robicie? Pani Królik, mam dla pani specjalny list. Otwórz! Pani Królik, zapraszam panią do pałacu po odbiór medalu za ciężką pracę. Proszę zabrać ze sobą przyjaciół, królowa. O! Pani Królik zemdlała. Nie mogę odwiedzić królowej i mam jeszcze bardzo dużo pracy. Spokojnie, w tym dniu nikt nie będzie pracował. Królowa zarządziła dzień wolny od pracy. Hurra! Nadszedł dzień wizyty pani Królik u królowej. Peppa i jej przyjaciele towarzyszą pani Królik. Czeka już, królowa czeka już, żeby poznać nas, królowa czeka już. Już jesteśmy. To jest pałac królowej. Dzień dobry! Czy jest tu ktoś? Popatrzcie tylko, ile wypchanych zwierząt! Niczego nie dotykajcie! Ups! Ale wielki dom! Królowa ma bardzo dużo pokoi, w których może się bawić. A gdzie jest królowa? Królowo! Królowo! Gdzie jesteś? Dzień dobry! Mamy spotkać się tutaj z królową! To taka starsza pani z koroną na głowie. Ja jestem królową. Pani Królik znowu zemdlała. Dzień dobry, pani królowo. Dlaczego nie założyła pani korony? Nie zakładam jej często, bo jest ciężka. Teraz musimy iść obok małych drzew, aż dojdziemy do wysokiego drzewa. Myślę, że te małe drzewa już urosły. No tak, teraz wszystkie są wysokie. To jak teraz znajdziemy to naprawdę wysokie drzewo? Zazwyczaj to ja wpadałem na to drzewo. Mama świnka znalazła duże drzewo. Brawo, mamo! Wiedziałem, że będzie tu stało. Idziemy tędy. Czy daleko jeszcze do fontanny?
Zaraz dojdziemy. Ale ja jestem już trochę głodna. Spokojnie, zaraz będzie kawiarenka. Wspaniale, z przyjemnością napiję się kawy. A czy my będziemy mogli zjeść lody? Oczywiście, lody będą dla wszystkich. A kawę dostaniemy za chwilę tutaj. O. Gdzie jest kawiarnia? Może z tyłu za tą ruderą? Myślę, że ta drewniana rudera to właśnie kawiarnia. Och! Dzisiaj nie dostaniemy tutaj ani lodów, ani kawy. Dzień dobry! Czy mam coś podać? O! Poproszę jedną kawę i 3 porcje lodów. Proszę! Dziękuję. Pyszne! Następny postój, fontanna z rybką. Idziemy! Och, nie radzę iść tędy. Tam rosną gęste krzaki jeżyn. Aha, ale to jest skrót. Chodziłem tędy, gdy byłem mały. Nie, jeśli chcecie trafić do fontanny, musicie iść w dół tą ścieżką. Ale ja wybieram jednak skrót. Dobrze. Kto z was chce iść przez te krzaki jeżyn? Ja. A kto chce iść tą ścieżką? Ja! Ścigajmy się, tato! Na pewno będę pierwszy! Pa! Mama świnka pracuje na komputerze. Mamusiu! Słucham, Pepo. Suzy coś sobie wymyśliła. Nie wymyśliłam. Ona mówi, że kiedyś dawno temu ja byłam dzieckiem. Oczywiście, że byłaś, Pepo. Popatrz, w komputerze mam twoje zdjęcia. Jak myślisz, kto to jest? To mały Aleksander. Mały Aleksander jest kuzynem Pepy. Nie, to ty, gdy byłaś dzieckiem. Pepa dziecko. Słyszę, że jest wam bardzo wesoło. Popatrz, tato, na tym zdjęciu jestem ja, kiedy byłam mała. Doskonale pamiętam. To był nasz pierwszy dzień w nowym domu. Jak to pierwszy? Sprowadziliśmy się do tego domu, kiedy byłaś malutka. Wszystkie nasze rzeczy zmieściły się na bagażniku samochodu. Mama świnka powiesiła na ścianie zdjęcia. Tata świnka powiesił półkę. A dziadek świnka posadził w ogródku piękne kwiaty. A gdzie są teraz te kwiaty posadzone przez dziadka? Tata świnka wie, gdzie są. Szybko uschły, bo słońce im zaszkodziło. Ale może chcielibyście pobawić się. Lubisz bawić się z Suzy w ogródku. A od dawna Suzy jest moją przyjaciółką? Tak, ty i Suzy od zawsze byłyście najlepszymi przyjaciółkami. A jak byłyśmy małe... Też bawiłyśmy się skacząc w kałużach z błotem? Nie, Pepo. Byłyście małe, nie umiałyście chodzić. O, to co robiłyśmy? Płakałyście. Na pewno będą to najpiękniej na świecie pachnące perfumy. Cudownie! Przyszedł George. Odsuń się, George. Ja robię perfumy. Chcesz zobaczyć? Najpierw zbieram pachnące kwiaty. Bardzo pachnące. Teraz wrzucam je do szklanki. Nie, George. Nie dodawaj trawy do moich perfum. Muszą mieć zapach kwiatowy. Powąchaj. George nie lubił zapachu kwiatów. Dziadek świnka pracował w ogródku. Dziadku, dziadku, powąchaj! Fuj, pachnie jak woda ze stawu. To moje specjalne perfumy. Zrobiłam je z kwiatów z twojego ogródka. No tak, to chyba najpiękniej pachnące perfumy na świecie. Tak. Podobają ci się, George? George nie lubi perfum o zapachu kwiatów. Weź to wiadro, George. Zrobimy perfumy z czegoś innego. Mam mnóstwo pięknie pachnących roślin w moim ziołowym ogródku. To jest rozmaryn. Często używam go w kuchni.
Pachnie interesująco. To jest mięta. O, pachnie bardzo miętowo. A to jest lawenda. Och, to pachnie tak jak perfumy babci. O, czuję mocny zapach lawendy. Dziadku Króliku, a jak dostałeś się na księżyc? Poleciałem rakietą. Jest za mała. To tylko model rakiety. Prawdziwa rakieta jest o wiele, wiele większa! Dzieci, czy umiecie liczyć do 5? Tak! 1, 2, 3, 4, 5! Doskonale! Ale kiedy startujemy w kosmos, musimy liczyć wstecz! 5, 4, 3, 2, 1! I wtedy musicie krzyknąć start! Tak głośno, jak potraficie! Start! Nic nie słyszałem! Start! I poleciałem w przestrzeń kosmiczną! A potem wylądowałem na księżycu! Było tam tak pięknie, że brak słów, aby to opisać. Interesujące. Czy wiecie, że na księżycu można bardzo wysoko skakać? O! Jak wysoko? Tak wysoko, jak wysoki jest dom. A dlaczego można tak wysoko skakać? Bo siła grawitacji jest mniejsza niż na Ziemi. Tak, masz rację. Ty też interesujesz się księżycem? Edmunda Słonia interesuje wszystko. Czułem się tam trochę samotny, pode mną księżyc, nade mną gwiazdy, ale było to bardzo ekscytujące! Co było takie ekscytujące, dziadku Króliku? Nie słyszymy cię. Dlaczego przestałeś mówić? Ojej, dziadek Królik stracił głos. Miłej zabawy. Dziękujemy. W pierwszej sali były akwaria z małymi rybkami. Rybki. Ojej, to są miliony małych rybek. Milion małych rybek w wodzie pluszcze się, która przyjacielem Gold dzisiaj zostać chce. Ho, ho, ho. Czy któraś z nich zaprzyjaźni się z Goldi? Nie. Chyba są za małe. Zobaczmy, jakie ryby są w następnej sali. Dobrze. To Candy Kotka i jej rodzice. Witaj, Candy. Cześć, Pepo. Miau. Co ty tutaj robisz? My tu często przychodzimy. To lepsze niż oglądanie telewizji. Lubimy rybki. A my przyszliśmy poszukać przyjaciela dla rybki Goldi. O! Co jest w tym akwarium? Nie widzę żadnej ryby. Tato świnko, masz rybę tuż przed swoim nosem. Gdzie? Ojej! Myślisz, że mogłaby być przyjaciółką Goldi? Ależ skąd? Jest za duża. Oczywiście. Przejdźmy do następnej sali. A co tutaj mamy? Dinozaur! George myśli, że zobaczył dinozaura. George, to naprawdę nie jest dinozaur. To taka mała, śmieszna rybka. Konik morski. Wiesz bardzo dużo na temat ryb. Tak, bardzo lubię ryby. Mógłby być przyjacielem Goldi? Nie. W co mamy się bawić? George chce bawić się w wyścigi samochodowe. Już wiem. Zbudujemy samochód wyścigowy. O, tatusiu, naprawdę zbudujesz samochód wyścigowy? Nie, ale dziadek zbuduje. Co? Dobrze, zrobię samochód dla George'a. To komórka dziadka świnki, a w niej mnóstwo różnych rzeczy. Co my tutaj mamy? A, stary wózek. Nie, dziadku,
George nie jest już dzidziusiem. Potrzebne nam są tylko kółka od tego wózka. O! To będzie maska silnika. A to może być siedzenie. Jaki jest twój ulubiony numer? Ulubiony numer George'a to 2. Oho, ten samochód będzie bardzo szybki. Hurra! Dziadku, nie może za szybko jeździć. George jest jeszcze mały. Nie martw się, Pepo. Samochód nie będzie miał silnika, tylko pedały. Aha. Jeszcze potrzebna będzie kierownica, a na końcu wyścigowe okulary i kask. To wyścigowy samochód George'a. Przyszli Dany pies, Zoe zebra i Pedro konik. Witam wszystkich. Podziwiajcie wyścigówkę George'a. Super! Będę się ścigał. I ja. I ja. Ja też chcę się ścigać. A gdzie masz samochód wyścigowy? Nie mam samochodu wyścigowego. Nie martw się, Pepo. Możesz być głównym mechanikiem. A co robi mechanik? Jeśli popsuje się samochód George'a, zreperujesz go. Wspaniale! Jeszcze nie dzisiaj, Dany. Na początku musimy poćwiczyć na oślej łączce. Dzieci uczą się jeździć na nartach na oślej łączce. Na początku odpychajcie się powoli kijkami. Stop! Rozsuńcie powoli narty. Ale zabawa. Wejdźmy na górę i zróbmy to jeszcze raz. Podchodzenie na nartach pod górę nie jest łatwe. Aho! Musicie iść bokiem. Dostawiajcie nogi do siebie i idźcie jak krab. Wszyscy podchodzą pod górę bokiem. Krab. Proszę pani, moglibyśmy zobaczyć, jak pani jeździ? O, no nie wiem. Prosimy. Prosimy. No dobrze. Hopla! To było wspaniałe. Tak, kiedyś startowałam w zawodach nachciarskich i zdobyłam puchar. Może ktoś z rodziców pokaże nam, jak jeździ? Czemu nie? Jesteś pewna, mamo świnko? Od wielu lat nie jeździłaś. To jest tak jak z jazdą na rowerze. Nie zapominasz. Zjedź na oślej łączce, mamo świnko. Chyba jestem za duża na oślą łączkę. Pojadę w dół szlakiem. Ten szlak jest trudny! Moja mama zjeżdża z góry trudnym szlakiem. A! Gdzie hamulec? O! Nie umie hamować! Muszę ją zatrzymać! A! Uwaga! Mama świnka wyjechała na nartach na drogę. A! Wszyscy jadą autobusem za mamą świnką. Ojej! Mama naprawdę bardzo szybko jeździ na nartach. Ja wiem, gdzie są śmieszne wielkie lustra. Naprawdę? To krzywe lustra w namiocie. Gdzie jest namiot z krzywymi lustrami? Na placu. Dzisiaj wszyscy są w wesołym miasteczku. Chodźcie, chodźcie. Zobaczcie niezwykłe krzywe lustra. W namiocie jest mnóstwo krzywych luster. O, co się stało z moim ciałem? Trzęsie się jak galaretka. Krzywe, krzywe, krzywe. Jak to jest zrobione, tato? To bardzo proste. Na skutek odbicia promieni świetlnych od krzywych powierzchni zwierciadeł powstają z nich... A więc to magia? Tak, to magia. Spójrz na mnie. Jestem skrzywiony. Mam długą szyję, jak żyrafa. To lustro wcale nie zniekształca. Tato, a gdzie jest twój wielki brzuch? Jaki brzuch? To mama królik ze swoimi bliźniaczkami, Rosie i Robbie.
Witaj, siostrzyczko. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, siostro. Nie mogę długo rozmawiać. Mam gości w namiocie. Czyż te lustra nie są niezwykłe? Ojej, widzę dwie panie. Jak to? Widzę pani odbicie w lustrze, a tu nie ma lustra. Czy to magia? Ależ tatusiu, to pani królik i mama królik. Oho. Chyba jesteśmy do siebie podobne. No cóż, jesteśmy siostrami. Za mocno go postawiłem. Chyba mam za dużo siły. Spróbujemy go skleić, szefie. Mam trochę zaprawy. A ja pistolet do kleju. Nic z tego nie będzie, chłopcy. Już wiem. Pani królik ma sklep z porcelaną. Pomoże panu. Dobry pomysł, mamo świnko. Jedźmy tam natychmiast. Ja też mogę jechać? Jedźmy tam wszyscy. Pan Byk jedzie do sklepu z porcelaną. To sklep z porcelaną pani królik. I już jesteśmy. Dzień dobry, czym mogę służyć? Muuu! Byk w sklepie z porcelaną! Dzień dobry, pani królik! Stłukłem dzbanek z mojego serwisu! To przykre. Można go skleić? Zaraz sprawdzę. Mocno rozbity. Chciałem go tylko odstawić! Tak, ale myślę, że go skleję. To świetnie! Możemy pomóc? Oczywiście, Pepo! O! Te dwie części pasują do siebie. Sklejanie dzbanka podobne jest do układania puzli. Dobrze, Pepo. Teraz skleimy je. George też znalazł pasujące części. Doskonale. Prawie gotowe. Jeszcze pokrywka. I taki mały, ale ważny drobiazg. Wiecie, co to jest? Ucho od tego dzbanka, pani królik. Tak, masz rację. I dzbanek znowu jest cały. Wygląda, jakby był nowy. Ostrożnie, żeby go nie zniszczyć. Ho, ho! Jestem specjalistą od niszczenia. Doskonale, Pepo. George lubi swój balon w kształcie dinozaura. Pepa i George wrócili do domu babci i dziadka świnki. George, trzymaj mocno balon. Nie puszczaj. Dlaczego? Och, George. Na świecie są dwa rodzaje balonów. Takie, które lecą do góry i takie, które lecą w dół. Ten balon leci do góry. Jeśli go puścisz, to poleci wysoko, wysoko, wysoko. Aż na księżyc. Księżyc! Dziadku! O! Nie! Mam cię! Powinniśmy wejść do domu, bo tam balon nie ucieknie nam wysoko. Tutaj na pewno ci nie ucieknie. Witaj, Polly. George dostał nowy balon. O! Balon! Nie ruszaj go, Polly. To ulubiony balon George'a. George znowu wypuścił swój balon. Nie martw się, George. Balon nie odleci, ponieważ zatrzyma go sufit. Ojej, uciekł przez drzwi. Leci na górę. Leci prosto na strych. Nie martw się. Ze strychu jest jedno wyjście. Przez duże okno umieszczone w dachu, ale ono zazwyczaj jest zamknięte. No nie. Okno w dachu jest otwarte. Dziadku, złap go! Nie mogę, Pepo. Jest za wysoko. George, twój balon leci prosto na księżyc. Już go nie zobaczysz. Dziadku, przyjechał do nas cyrk? Ależ skąd? Nie ma żadnego cyrku.
postawił pan ten duży namiot? Babcia Świnka urządza w ogrodzie przyjęcie. Och, a co się na nim robi? Dorośli stoją, chodzą i rozmawiają. Nie szkoda dla nich takiego namiotu? Lepiej urządzić tu cyrkowe występy. A może stworzyłabyś własny cyrk? Tak, będzie nazywał się Cyrk Pepy. Dziadku, czy już rozstawiłeś namiot? Zaraz przyjdą goście. Babciu, na twoim przyjęciu wystąpią sławni cyrkowcy. To doskonały pomysł. A kostiumy? Oczywiście, zaraz przyniosę pudło ze strojami. Mogę być klaunem. Ja siłaczem. Ja żonglerką. Mój tatuś pracował w cyrku. Ojej, co tam robił? Sprzedawał bilety. Proszę, w tym pudle znajdziecie potrzebne kostiumy. Peppa znalazła cylinder. Dany pies znalazł spodenki w centki i przyklejane wąsy. Pedro znalazł kamizelkę klauna. Komu makijaż? Ja poproszę. Już wszyscy wybrali rolę, a ja chcę być klaunem. Nie możesz! Nie masz kostiumu klauna! No dobrze, ty bądź klaunem. Super! Będę siłaczem! Dobrze, Dany, jesteś wielkim siłaczem. A ja będę żonglerką. Ale ja chciałam nią być. Dobrze, jesteś żonglerką. Dziadku, a ja co będę robić w cyrku? Ty, Pepo, możesz być konferansjerem. Załóż cylinder. Kto to jest konferansjer? Konferansjer w cyrku to szef. Tak, chcę być konferansjerem. Pff.